Witam wszystkich, kolejny dzień wywczasu. Będziemy sobie dzisiaj przyrządzać pyszną jagnięcinę. Wszystko mam tutaj na stole. Prosta marynata, wino, oliwa, rozmaryn, czosnek i sól. Ale ładnie to się wszystko komponuje. O, tak to wygląda. Przestawimy sobie statywik. Tak to wszystko wygląda. Więc działamy. Najpierw sobie tutaj usiądziemy, łyk kawki i co? Rozłożymy sobie folię. Zrobimy takie łóżeczko po prostu. Tutaj mamy jakiegoś winiaka taniego, więc sobie przelejemy do szklany. O. I działamy sobie. Jagnięcina, już o niej mówiłem niejednokrotnie, irlandzka jest pyszna, świeżutka. Tutaj mamy ząbki czosnku. O. Tu mamy rozmaryn. Bliżej postawię może, żeby było widać. Cześć. I sobie wciskamy te ząbeczki czosnku. Wcześniej porobione dziury. O. Kawałek kości i wszystko. Ładnie ten czosnek odda swój aromat. Mamy go na chama. O. Ciach. Gdzie tu jeszcze dziura jest? Tu jest jakaś dziura. Tu jest dziura. I jeszcze i rozmaryn. Połamiemy te gałązki rozmarynu. I też gdzieś go tutaj powciskamy. O. O. Gdzie to jest? I nadziewamy. Pyk. O. O. Dobra, tyle na razie. Obrobię te dwa pozostałe kawałki i później zamarynuję w winie. Me, tam pasterz owiec z border collie zapędza je z pastwiska na pastwisko. Odpływ widać tam. Farma ostryk odsłonięta. Widać border collie. Tu krowy. A tutaj już skończyłem. Trzy kawałki słuszne jagnięciny. Wszystko wymasowane winem czerwonym. Wymasowane oliwą, natarte, opruszone solą. Powciskałem tutaj ten rozmaryn, czosnek, resztę rozrzuciłem po prostu luzem. Trochę wina, oliwy, soli, czosnku. I po prostu mamy boską ucztę, tak? Kości tutaj widać gdzieś, gdzie nie gdzie. Więc plan jest taki. O. Ręczniki papierowe to sobie weźmiemy może. To moje stanowisko do gotowania. Czuję się niczym Makłowicz, oczywiście bez ekipy telewizyjnej. Więc zawijamy, to się trochę zamarynuje. I co? I do pieca.
i do pieca. Barany wokół mnie, barany na talerzu. Tyle na razie, pokażę efekt końcowy, jak sytuacja będzie w miarę unormowana. Wracam do zawijania z reberka. Teraz może trochę lepiej widać tam taki punkcik czarno-biały, to ten border. Zapędza owieczki. Widzicie, zgrupowane. Idę może na ulicy, je spotkam. No, jest siódma. Barana piekłem dość długo. Rozpogodziło się przypływ. Piękny widok z tego naszego miejsca, na którym tutaj teraz siedzę. Tu góry, tam zatoka. Beczenie. O! I tutaj mamy efekt naszej, mojej pracy. Na talerzu skrojona jagnięcina, jakieś pire, sałata, rozmaryn. Bardzo ładnie to się wszystko zrobiło. Pachnie rozmarynem. Tutaj wyniosłem kawałeczek tego udźca takiego, o, z kością. To wszystko się wytopiło tutaj, ten sosik cały sobie. To jest skąpane w tym sosiku. Do tego jakiś tam to, w czym marynowałem. Więc sytuacja wygląda naprawdę imponująco. Żyć nie umierać, proste jedzenie. Miejscowe jedzenie, lokalne jedzenie. Jagnięcina irlandzka, rozmaryn, czosnek, wino, oliwa, sól. To chyba wszystko. Idę jeść, bo zaraz wszyscy mnie zjedzą, bo są wszyscy głodni. Z tyłu pasą się krowy. Tyle. Idę jeść. Życie jest piękne. Gotujmy. Jedzmy. Cieszmy się życiem. Jeszcze raz może rzut na zatokę. O, zrobimy sobie. Podejdę do murka. Zatoka. Jest godzina 19. Tam zachodzi słońce. Tyle relacji ze wsi. No więc ja tutaj siedzę, zostałem sam. Rodzinka uciekła, bo zaczęło padać. Pamiętajcie, jak żyjecie w takich miejscach jak Irlandia, kierujcie się maksymą summer is a state of mind. Pracowałem kiedyś w sklepie, gdzie na lodówce z lodami było napisane właśnie, że summer is a state of mind. Więc jest pięknie, rzeźko, kropi. Kończę moją jagnięcinę. Słyszycie, tam przyszła jagnięcina. Beczy, muczy, ręczniki. Zawsze trzeba chować takie rzeczy. Spójrzcie na zatokę. Może mi statyw nie spadnie. O. Kontynuuję wywczas. Szmata na płocie. No dobra, nie jestem profesjonalnym twórcą. Kontynuuję wywczas. Będą kolejne materiały. Także filozoficzne. Pozdrawiam.